Cześć, tutaj Gromek, witam was w kolejnym filmiku z gry Mad Max. Gramy sobie na konsoli Xbox One. I zdaje się, że niedługo będziemy mogli sobie zbudować nasz pierwszy samochód. Na razie jeździmy takim pożyczonym łazikiem Champaketa. Ale obiecał nam on, że zbudujemy sobie szybkie, mocne i wytrzymałe auto. Idziemy zobaczyć, co Champaket ma nam do pokazania. The angel made steel! By the fire that moves the piston, by the tranny on all high, by the cam and the U-joint blessed be, there she lies, the magnum opus! There she is! This ain't her car. It's just a mess of parts. No, no, no. She's knowledge from the numinous. Divinely inspired. She wills herself upon this world. Look! See? Here. Divine meets driveshaft and a symbiosis of faith. Modded and made to measure. You want some of that old-time religion, huh? I got a classic whammy turbo high dog. Huh? Hell yeah! Bulletproof and torture-tested. Ecstatically upgraded with chum bucket overdrive. Coils, and springs, and shocks, and links, too. It's gonna be out soon. It's nothing less. We will get there. Yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. Yes. Come. No time like the present. Come on, Saint. We must go. I tak oto wygląda nasz pierwszy pojazd. Będziemy sobie teraz jechać zdobyć dla niego karoserię. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak duża będzie mapa gry. Przeciwników tak łatwo wcale nie jest przejechać. Potrafią skoczyć nam na maskę. Zbierzemy łupy, pojedziemy bezpośrednio na cmentarzysko.
Tak szukam, czy nie zostały jeszcze jakieś szczątki złomu do zebrania. Cały czas jest ta ikona na mapie. Samochód ma to bardzo dobre zawieszenie. Spojrzenie mu potrafi skakać, wybijać się na jakichś przeszkodach i lądować bez wywrotki. Paliwo jest kolejnym zasobem, który będzie nam potrzebny do przetrwania. Widzimy, w prawym dolnym rogu ekranu jest wskaźnik, jak wiele paliwa mamy w samochodzie. Whoever was here is long gone now. Along with anything of use. There's fuel all around. Keep your eyes peeled. Ooh, a big steel gift box. What prizes do you hold? She's out of gas. Pokonamy sobie teraz przeciwników i ukradniemy ich paliwo. Mamy też możliwość podpalenia tego zbiornika. O, myślałem, że razem z nim wejdę do samochodu, ale on wypadł. Więc coś jeszcze nie tak robię. Musimy w jakiś sposób zatankować samochód. Może tam bardziej z tyłu gdzieś. O. Ja teraz opcję zatankuj. Podobnie jak to miało miejsce z wodą, kanister też ma jakąś swoją pojemność i możemy przelewać część paliwa do naszego baku. Mam też możliwość, co ciekawe, spakowania zapasowego kanistra w razie czego, więc jeśli będziemy musieli jechać gdzieś dalej w teren, będziemy zabezpieczeni przed właśnie brakiem paliwa. Ciekawe mnie, jak
No jak długo starczy pełen zbiornik? Czy to będzie tak, że to paliwo będziemy musieli tankować, co tam, nie wiem, dwie misje powiedzmy, czy to raczej będzie taki dodatek w samej grze, który dodatkowo rozmaica mechanikę? So let's make this one count. Jak widzimy, niektóre konstrukcje mają takie zabezpieczenia, które uniemożliwiają tranowanie ich. Oznacza to, że przez niektóre bramy będziemy mogli przejechać na pełnym rozpędzie. Niektóre będziemy musieli... O, teraz na przykład wysadziłem się w powietrze. Myślałem, że ta opcja podpalenia z kanistra spowoduje, że on będzie miał jakiś tam jeszcze czas do wybuchu. Tutaj się natomiast okazało, że wybucha praktycznie od razu. No chyba, że musimy podejść pod samą bramę i dopiero wtedy jakaś animacja się odpali, to za chwilę zobaczymy. Mam nadzieję, że nie cofniemy je do samego początku misji, tylko gdzieś tam po drodze był checkpoint. No, jesteśmy przed samą bramą. Spróbujemy to zrobić jeszcze raz, to razem poprawnie. Chambaket mówi wyraźnie, żeby wysadzić bramę kanistrem z benzyną. No, teraz jeszcze raz spróbujemy. O, teraz widzicie, odpaliła się animacja. Sam pojazd ma też swoją wytrzymałość. W prawym dolnym rogu ekranu widzicie, że podczas jednego zderzenia zabrało mi tak no około 1/20 paska życia. Jakieś 5%. Sam samochód na pewno później będziemy mogli też udoskonalić, żeby założymy mu jakiś potężniejszy pancerz, bardziej wytrzymały. Co też pozwoli nam unikać niszczenia samochodu podczas takich delikatnych stuczek. Teraz jak widzicie, każde zderzenie praktycznie w znaczący sposób zmniejsza mój pasek życia, pasek wytrzymałości pojazdu. No i mam wrażenie, że jak jest lekko stuknięty, to albo jakoś ciężej się prowadzi, albo po prostu jeszcze nie jest dostatecznie udoskonalony, żeby nazwać tą jazdę przyjemną. Teraz, jak widzicie, prawie się wysadziłem. Naprawdę, teraz samochód ma potężną bezwładność. W takim stopniu, że ciężko mi jechać prosto. Czyli ewidentnie zniszczenia i uszkodzenia wpływają na sposób prowadzenia auta. To mogę z całą pewnością potwierdzić. I w przypadku tej początkowej fazy gry nasz samochód jest bardzo mało wytrzymały. Jak widzicie, jeszcze nie zauważyłem, żeby paliwo zaczęło nam ubywać, także raczej to będzie taki niewielki dodatek samej gry niż jakieś wyjątkowo uciążliwe działanie z naszej strony. To potrzeba tankowania. Get the car in place down here. I'll lower the body onto it. Ciekawi mnie, czy będziemy mogli sobie wybrać karoserię taką, jaką będziemy chcieli, czy to będzie tylko jeden predefiniowany model. Ale ponieważ samochód będziemy mogli ulepszać, prawdopodobnie będzie przynajmniej kilka do wyboru, tak sądzę. Maybe I could zip down this.
flashlight. Handy. Still works too. Krzyżykiem w lewym możemy sobie zapalać, gasić latarkę. Te przejścia przez te przesmyki bardzo mi przypominają serię Tomb Raider, zwłaszcza ostatnią część. Tak jak sądziłem, będziemy mieli do wyboru kilka karoserii. Tu mamy coś podobnego do Mustanga. I tego sobie właśnie bierzemy. Podobnie jak to miało miejsce w Sleeping Dogsach, którą bardzo lubię. Niektórzy przeciwnicy mają ataki, których nie da się zablokować. Będziemy musieli stosować uniki, żeby ich uniknąć. Prawie zginęliśmy, ale jeszcze może uda się nam uciec. Podobnie jak to miało miejsce w Sleeping Dogsach, będziemy mogli taranować pojazdy przeciwników. Do tego celu będziemy używać niebieskiego przycisku na padzie. Mamy też możliwość strzelania do kanistrów i zbiorników z benzyną na pojazdy przeciwników, dzięki czemu wybuchną. Podczas celowania mamy takie spowolnienie czasu, które nam ułatwia ten proces.
i udało nam się. Misja zakończona sukcesem. Mamy nową karoserię. I co ciekawe, dowiadujemy się, że samochód może być naprawiony w dowolnym momencie. Musi po prostu stać w miejscu. I możemy poprosić Chumpa Cutta, żeby zajął się tą sprawą. Teraz, jak widzicie, w prawym dolnym rogu pasek wytrzymałości pojazdu zwiększa się stopniowo w górę. Z tego co słyszałem, samochód też będzie naprawiony bezpośrednio, kiedy jego opuścimy. Wtedy Chumpa Cutta sam się tym zajmie, nie będziemy musieli do tego wzywać. W odcinku też będzie wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i widzimy się w kolejnym razem. Cześć.